Siema, ja jestem YouTuber MacGregor. Witam w 9. odcinku ETS-a Dwójki, a dokładnie z dodatku DLC Italian. Jestem sobie właśnie w mieście Bologna, w którym to skończyłem odcinek numer 8, ale może ja się nie będę zgadywał na temat odcinka numer 8, tylko skupię się na bieżącym, czyli 9, czyli na wzięciu ładunku, który będzie przedmiotem dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku pojadę sobie do miejscowości Bari po to, by zawieźć tam zużyte opakowania, które ważą jedyne 20 ton. Ale ponieważ do miejsca, w którym mam odebrać ładunek, mam 70 km z okładem, więc nie będę was zamęczał tym procesem jazdy po ładunek. Po prostu w cudowny sposób się tam przeteleportuję i zobaczymy się za chwilę już pod właściwym obiektem, którym będę pobierał naczepę. 20 minutes later. Hokus pokus, czarmary, jestem już na właściwym miejscu. Tak, tak, ma dziedzina na kanale YouTube MacGregor. W cudowny sposób teleportowałem się 70 km, tylko to nie zmienia faktu, że delikatnie mi tutaj coś nie pasuje, bo nie widzę tutaj tego zielonego pierdolnika, który służy do brania naczep. Rozejrzę się po okolicy, może trafię na jakiegoś typka, robola albo kogoś takiego, który będzie na tyle ogarnięty, że będzie wiedział, gdzie mogę tą naczepę swoją znaleźć. Widzę jednego. Przepraszam, gdzie mogę tutaj odebrać naczepę? Signore, hai sbagliato l'ingresso. Il semirimorchio è preso nel primo cancello. Qui c'è solo una voce per i dipendenti, quindi devi fare un passo indietro di 100 metri e inserire il primo cancello. Ok, dzięki, spoko, nie przeszkadzam, miłej pracy. Dobra, to już wiem, gdzie mam jechać. 100 metrów powiadasz. No to cofamy się o te 100 metrów. Będę musiał gdzieś po drodze podjechać na serwis. Ale to za chwilę. Tymczasem trzeba wrócić się te owe 100 metrów. O, chyba mam bramę, którą przyjechałem. Oczywiście, jakby było inaczej. Trzeba było w stanie się podczepić, to nie będziemy się czepiać. Czy można tutaj coś zamieszać z trasą? Tutaj w ogóle widzę, że będę jechał samym brzegiem obok. Jest szansa, że będą jako takie widoczni, ale to pożyjemy, zobaczymy po drodze. Ale żeby tak nie było tak, że 100% drogi jadę znaną już trasą, to zrobię sobie takie oto małe urozmaicenie.
ładnie, jeszcze nie wyjechałem z obiektu, a już rozwaliłem naczepę. Tak w ogóle to przydałoby się lusterko włączyć. No jedziesz tym dachem czy nie? Nie, to nie. Wyjedzie na środek ronda, później się pół dnia zastanawia, co ma robić. To jest... Cudownie, jeszcze deszczu mi brakowało, ale mobilek YouTuber Mangego już nie w takich warunkach jeździł, także... A tak a propos, to awaria silnika sprzed chwili przypomniała mi, że byłoby dobrze zahaczyć o serwis, bo nie mam specjalnie ochoty, żeby co chwilę gasł mi silnik, więc wizyta na najbliższym serwisie będzie jak najbardziej wskazana. Do celu mam dobrze ponad 800 km, więc ten odcinek podzielę sobie na pół, gdzieś tak w połowie mniej więcej. Pierwszą część, gdzie dojadę, to dojadę dzisiaj, w sensie w tym odcinku, a na część drugą zapraszam jutro o tej samej godzinie, czyli 14 na kanale YouTuber McGregor. Oj, przepraszam, tak troszeczkę mi się nie wyhamowało. No cóż, zdarza się. No w końcu mam uszkodzony silnik, więc mogło gdzieś tam też iść na hamulce. Ale że w ETS-ie ani moja Scania, ani samochody osobowe nie są w stanie się zniszczyć, więc nic strasznego się nie stało. Nie wiem, jak te samochody wyglądałyby, gdyby to się stało w realu, ale nie będziemy tutaj gdybać. Na karoserii nie ma śladów kolizji, więc jakby nigdy nic, jedziemy dalej. Fajny patent z tym daszkiem, przynajmniej na tym jednym pasie, na mnie nie pada. Zbliża się moment, w którym będę musiał zrobić to, czego bardzo nie lubię, czyli zwolnić.
Jak mówię, muszę podjechać sobie na serwis, aby później nie pałować się z awariami silnika. Oczywiście do kolejnej serii dzwonów. Krapeleczka na czubeczku i już wszystko w porządeczku. Nie mogliby tego dafa dzisiaj z brzegu postawić. Nawet niebo nad Bolonią płacze z powodu mojego wyjazdu z tegoż oto miasta. Mam nadzieję, że niebo nad Bai nie będzie płakało z radości za bardzo. Wow. Żebym się zagadał, a tu spotkanie trzeciego stopnia ze znakiem. Jeżeli komuś zajechałem, to przepraszam, ale sami widzieliście, musiałem zmienić pas, bo to była ostatnia chwila do tego się nadająca. Co za jelenie tu pracują. Dopiero co z serwisu wyjechałem, a już wypadałoby tam wracać. Pożyjemy, zobaczymy, może nie będzie tak najgorzej. Ty się, chłopie, śmieci nie boisz, czy chcesz wyłudzić troszeczkę składek od ubezpieczyciela swojego?
Tak jak mówiłem, dopiero co wyjechałem z serwisu, a już przydała mi się wizyta na kolejnym. A tymczasem mam do końca jedyne 666 km. Odległość do końca również szatańska, jak numer linii autobusu obsługiwanego przez PK z Gdynia kursującego w Helu o takim właśnie numerze, którym tak swoją drogą miałem okazję się przejechać. Tutaj macie gdzieś w rogu zapis tego właśnie momentu. Tak swoją drogą to nawet nie zauważyłem, kiedy przestało padać. Albo zauważyłem, ale już zdążyłem o tym zapomnieć. Czyżbym go jednak zahaczył? A taki był ładny, włoski, szkoda. Odkryte miasto Ancona. Do którego tak właściwie to przyjechałem tylko w celu serwisowym. Ale skoro już tu jestem, to troszeczkę go zeksploruję sobie. Pojeżdżę sobie po nim, podnosząc o kilka promili przy okazji procent zwiedzenia całej mapy.
W ilu procentach moja skania ucierpiała? W 1/3 całej. Ale to już, jak widzieliście, wystarczyło, żeby od czasu do czasu zaczynała mieć ze sobą problemy. To, co widzę przed sobą, już dużo bardziej przypomina parking niż to, gdzie właśnie próbowałem się wepchać. Tutaj zakończę pierwszą część tej oto trasy. Może nie jest to tak do końca połowa drogi, ale co tam. Także łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam jutro o 14 na część drugą, która rozpocznie się z tego oto miejsca.